komputerem już nie może posiedzieć w kuchni ani w pokoju? W piwnicy za niedługo będę grał. Nie lubimy robić, trzeba to rozchodzić. Ole. Gisz ma to. Ole. Ha! Rumuś, ładuj szkopa! Jasne. Messerschmitt Bf 109 G6. A, jednomiejscowy myśliwiec. A? Prędkość przelotowa? 350 km na godzinę. Dobry jesteś, skubańcu. Zajebisty się mówi. A? Inteligentny. A? Nie to, co twój stary. Przecież to twój syn. A czy ja mówię, że mi się wszystko w życiu udało? Romek! Romek, ty znowu przy tym komputerze siedzisz. Sobota, piękna pogoda, wyjdź na dwór, zrób coś z sobą. Dobra, spadaj. Coś ty powiedział? No a co, do samolotu mam pojeździć? Biegnij. No dobra, sprawdzę tylko Facebooka, jeszcze idę. Ej, daj, ja z mamą na Facebooku muszę pogadać, daj. Ale mama jest w kuchni. Wolę patrzeć na jej zdjęcie profilowe tutaj. Mamo, on coś ma za uszami, nie chcę ci spojrzeć w oczy. Romek! Dawaj, ja to. Zostaw, pozepsuję, że... A gdzie się dwóch bije, tam korzysta partyzant. Tatu. Spadaj, ubeku, do kuchni. Do swojego Pokemona. Nieźle. A? Dawaj. Naucz mnie. Co naucz? No ja chcę mieć tego Facebooka. Żadek, nie skumasz bazy. I to jest właśnie twoja misja. Jak ja skumam, to ja ci kupię tableta. A? Ty mi kupisz tableta? Kupię ci tableta. Tego z jabłkiem. Na złość Putinowi. Dobra. Dojedziemy. Dawaj. Najpierw trzeba się zalogować. To czyli musisz... nie skumam. Skumasz. Musisz podać login. Po waszemu to jest ten, no. Pseudonim. A, to dawaj z powstania. Długi. Długi? A, dziewczyny w powstaniu tak nam nie mówiły. No, muszę ci powiedzieć, że na mnie dziewczyny w gimnazjum też tak mówią. A widzisz, wdałeś się w dziadka. Na tatę tak nie mówili. A bo to co drugie pokolenie wychodzi. Słyszałem, jak w kuchni mama do niego mówi, ty mój fistaszku. No proszę. Kaleka. No, pisz długi. Długi. Co tam? Dobra, hasło. No, kulawy borsuk podgryza pędy młodej brzozy. Dziadek, maksimum 10 znaków. A, to pisz borsuk 1930. Borsuk 1930. Będzie, wchodzi. A. Dobra, płeć, wiadomo. Długi. A widzi. Dobra, do jakiej szkoły chodziłeś? Zespół szkół zbombardowanych. To pominiemy. No. Dobra. Pracodawca, stanowisko pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowisko rentier. Niezła fucha. Dobra, czy jesteś w związku? Wiadomo, nie. Jestem, tylko się nie mogę zdecydować. Sąsiadka z podwójki czy z podwunastki? No. Czyli skomplikowany. No. Rodzina? Będę zakładał. Dobra, teraz coś takiego jak miejsca, gdzie przebywasz. Placówki NFZ. Co to mam wpisać? Tak, pisz. Aj. No. Dobra, teraz interesują mnie... Trzy kobiety naraz, w tym jedna czarna. Dziadek, ty jesteś zboczony. Jest jeszcze wigor. Dobra, języki. Dziadek. Parle vous français, sprechen Sie Deutsch, takie. To pisz radziecki w mowie i w piśmie. Rosyjski się mówi. Dla mnie dalej radziecki. I niemieckie, ale tylko słownictwo militarne. Dobra, mamy to. Zdjęcie profilowe, tu do kamery dawaj, patrz. Dawaj, czekaj. Z babcią. Co, zdjęcie z urną? No, ja się z nią nigdy nie rozstaję. Dobra, patrz, klikamy. No. Okej. Okay. Albo nie, rób bez babci.
Zdecyduj się. Nikogo nie poznam. Nie ma co zasypiać gruszek w popiele. Dobra, dobra, dobra. No, patrzysz tutaj. Uśmiechnij się. Dobrze, że włożyłeś zęby. Mamy, poszło. A widzisz, i co? Jeszcze tylko masz opcja synchronizuj znajomych jeszcze tylko. O, mnie by się bardziej przydała opcja wskrześ znajomych. No tak. Ty, dawaj, ty, ktoś do mnie napisał. Roxana, dawaj. Dziadek, to jakaś reklama jest. Dawaj, otwieraj, to jest mój Facebook. Otwieraj. No, co no pisze? No dobra, no już piszę. Skąd jesteś i że chcę z tobą poklikać? Kurde, Romuś, nie klikałem chyba ze 30 lat. Dziadek, to jest jakiś syf. Będziemy się zabezpieczać. Ale ona cię wyssie do zera. W czym problem? Dobra, jak chcesz. No i już piszę. Tak, co piszę? Widzę, że jesteś aktywny seksualnie, misiaczku. Napisz, że samodzielny. Ale może to zmienić. No i no co? I co, i co? Pisze, ile masz emerytury? O kurde! Napisz, jest 2 miesięcy, to zwariuję. Dobra. 1300. I co? Zwariowała. Tak? Już jej nie ma. A widzisz. A tylko twoja babcia mnie naprawdę kochała. No, babcia wszystkich kochała. Co? No cały świat, nie? Ty, dawaj babci założymy Facebooka. Dawaj. Przecież babcia nie żyje. No i się ZUS zdziwi. A ja będę dostawał 2 emerytury. Dziadek. Co? Może byś poszukał znajomych, może jeszcze ktoś żyje. O, ty, to napisz Teofil Gruszka. Teofil, ale imię. A? Fiu, fiu. Co? No jest, żyje. A wie? Ale nieaktywny. A, bo to zawsze był leń śmierdzący. Nie no, chodzi o to, że nie ma go na fejsie. Aha. Ale możemy mu wysłać zaproszenie. A to wyślij mu, jak tu będzie szedł, niech weźmie moje 20 zł. Na pewno przyniesie. A? I co? I masz zaproszenie. Tak, od kogo? No zgadnij. No? Ode mnie. A widzisz. I masz już 2 znajomych. A widzisz, nie ma to. O, i następne zaproszenie. O, dawaj, klikamy. Otwieraj. Albo nie. Co? To może być jakiś ubek, albo twój stary. Zresztą to samo. A. Ale chodzi o to, żebyś miał jak najwięcej znajomych, rozumiesz? A? Wiesz, ilu ja mam? Ile? 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca i wszystkich znasz. Nie no, dziadek, jaki ty jesteś staroświecki. Staroświecka to była twoja babcia z domu. Babcia była z domu zacofana. A faktycznie. Wiesz co, Romuś? Ja faktycznie tego Facebooka nie skumam. Nie, no skumasz, skumasz, dziadek. Ej, obiecałeś mi tablet. Ta? Tablet a z czego? No, emerytom dają na raty, nie? Tak, ale emerytury. A. Obiecałeś mi tableta i tyle. Koniec, kropka. Zapomniałem? A. Skleroza, nie? Jak zwykle, że też nie pomyślałem. Weź sobie tabletki na tą sklerozę, a nie tyle. Obiecujesz. A, będę brał tyle tych tabletek, to dostanę rozwolnienia. Jeszcze zapomnę, gdzie mam lecieć. A tam, idę na swojego Facebooka, do przychodni. Tam też mam swój login, swoje hasło, a w kolejce do ortopedy to mam chyba z 5000 znajomych. Proszę państwa, na początek apel do państwa. Bardzo ważny, żebyście dbali o język polski. Naprawdę, to jest bardzo ważne, żebyście nie mówili przyszłem, tylko przyszedłem, chyba że macie blisko. To jest, wiadomo, jedyna możliwość, żebyście się nie cofali do tyłu. Wystarczy, że się cofacie. Żebyście nie włączali, tylko włączali. Co najważniejsze, żebyście używali polskich znaków. Bo jak mówi profesor Bralczyk, jest różnica, czy się komuś zrobi łaskę, czy laskę. To są jego słowa, naprawdę, ja go tylko cytuję. On tak powiedział, on jest profesorem, on wie, co mówi. Zobaczcie, jak teraz wyglądają SMS-y młodych ludzi. Już nie tylko młodych. Tam już nie ma zdań. Tam już nawet nie ma słów, nie? Tam są emotikony, obrazki. A emotikony to nie jest nasz wymysł. To jest powrót do źródeł, do jaskiń, do człowieka pierwotnego. Historia zatoczyła koło. I na razie taka sytuacja ma miejsce ze słowem pisanym, ale za chwileczkę to samo może być ze słowem mówionym. I zamiast powiedzieć do ukochanej, kotku, chodźmy do sypialni troszeczkę pobaraszkować, to zrobimy coś takiego. E! Hano! Tak będzie. Wołał mnie pan? Nie no, nie wołałem pana. No ale pan zrobił tak.
No zrobiłem, a co to mam wspólnego z wołaniem pana? No mnie żona tak zawsze woła. Wie pan na co? Na obiad. Dobra, panie konferencjerzu, czy ja już mogę zeszmacić podłogę? Nie teraz, panie Mietku. A kiedy? Sztylic, kirlic. Przepraszam, panie Mietku. I słusznie. Panie Mietku! No? Może się pan cofnąć do tyłu? Chodź pan. Nie, nie, no ale... Pisz, no. And love? Samo pisz. Przyszłem. No, panie Mietku. No? Bo pan się podobno na tym Facebooku dobrze zna. Troszkę kąsam bryłę. No, no to... Pokazać? No, na smartfonie. Nie, 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 nie. Na brulionie. Facebook. Gdzie? No tu. Gdzie? To jest face, a to jest book. To jest mój profil. Nie dam się wkręcić. Nie, nie. Ja pan za mnie robi, no nie? Nie, a weź pan tu dotknij ciukiem. Tutaj? Tutaj, no. No. I od razu widać, że pan lubi to. Wow! Co to było? Dał mi pan serduszko. Chce pan dać buźkę? Nie, nie, nie. Nie, nie. No. Nie. Pośmietka, pan sobie nie żartuje? A widać tu gdzieś jaja? Gdzieś jakaś? Brak powagi? Jakieś nostalgia, zaduma? Dobrze, panie Mietku. Panie Mietku. No. Jest nostalgia, to duma, wszystko jest dobrze. Panie Mietku, to jak... Okej, skoro to jest pana Facebook, tak pan twierdzi, no, a... to jak pan znajomych dodaje? No normalnie, no. Jak normalnie, no? Jeden znajomy. Dodać jeden znajomy. Dodać jeden znajomy. Równa się trzech znajomych. Niewiarygodne. To nie jest niewiarygodne, to jest matematyka prosta. No, pasuje do pana. No, no i dasz buźkę. Dobra, dobra. Panie Mietku, dobra, to inaczej. Jak pan wiadomości z tego wysyła? A do kogo? Mianowicie. Nie, mianowicie do tego tam z brodą, ten taki... Nie mam go w znajomych. Padnę do folderu inne... No będziemy się szukać kilka lat. No tak. No, czas mija. No tak. No. No dobra, to nie wiem, no a do tej babeczki tam. Której? Taka w okularach tam. No. To on dzisiaj będę miał. Spokojnie, nie, nie. Znajomych. No. O. A już tam się pan ucieszył. No. No. No, to, no. I uwaga, i wiadomość jest generowana. I cioch. I to, co ci tam napisałem, zrobisz mi na privie. Człowieku, to był światłowód, to... Ale doszło, no. Super. Doszło, no. No dobra, dobra, to jeszcze inaczej. No. O czym pan najczęściej posty umieszcza? O okresie lęgowym czapli błotnej. Ja pierdzielę. Taki to mój konik, chud. No. Powiem panu, że pan mnie strasznie zaskoczył tą miłością do nowinek technicznych. A ja panu powiem, że pan mnie strasznie zaskoczył tą miłością do opalania się na golasa. Skąd pan to wie? Monitoring. Proszę. No przecież tak nie można. Można, bo mam. No, ale RODO obowiązuje. RODO obowiązuje tylko do głowy. Reszta jest moja. Jak pan może? No co ja patrz pan, no? Używa pan drona? Weź pan, no. Wrona używam. Wrona, samca wrony.
Przyczepiłem mu kamerkę do brzuszka. On lata nad osiedlem. I nagrywa pan. To są nagrania z lotu ptaka. No w tym wypadku można nawet powiedzieć ptak z lotu ptaka. No właśnie, nie można jakoś tak tego powiększyć, co to? Nie ma takiego zoomu. Zabieraj pan to. Czegoś jeszcze o panu nie wiem? Znaleźli mnie w kapuście. No i właśnie, niby pan jest taki nowoczesny, a w takie bzdury pan wierzy. A nie, dzisiaj rano mnie znaleźli. Ja nie mogę tyle pić. To przez hybrydę. Przez samochód? Nie, drink. Panie Mytku, hybryda, benzyna, prąd. Hybryda, piwo, woda. Ale jak się zatankuje do pełna, to taki prąd idzie! Jezu, co pan pije? Co mi dadzą? Panie, dobra, panie Mietku, to jest fajna rozmowa, tylko ja muszę iść, bo mam tam ten... Chodź. Co? Ty, ale masz zarąbisty zegarek. Podoba się panu? No bardzo mi się podoba, bo nie jest taki elektroniczny, no, tylko taki analny. Analogowy jest. Analny byłby do dupy. O. Za ile pan go sprzeda? Ja go w ogóle nie chcę sprzedać. Ale ja chcę kupić. No to skoro jest taka sytuacja, no to za tysiaka. Uhuhu, drogo. No? Będziemy musieli zrobić targowicę. 500. 500 za taką sikorę? Aż pan ornitologa poszedł. Na sikorę! 800. 700 i ciup. Dobra, stoi, szufla, cyk, przecinam. Dawaj pan kasę. A możemy zrobić transakcję bezgotówkową? No możemy. To. No i swoich wnuczka. A co pan robi? Transakcję bezgotówkową. Biorę i spierdalam. Panie! Szanowni państwo, witam serdecznie, witam no, mistrzowie kabaretu, kolejny odcinek. Szanowni państwo, większość z was korzysta z mediów społecznościowych, z Facebooka, z Twittera, z różnych innych, Instagrama i pewnie większość z was nie wyobraża sobie życia, ale ostatnio był taki przypadek, że Facebook zaczął szwankować i to po prostu spowodowało jakieś takie, taką niepewność wśród ludzi. Co by było, gdyby tego Facebooka nagle zabrakło? Co my byśmy robili? Z kim byśmy się kontaktowali? My postanowiliśmy parę lat temu już to sprawdzić i wymyśliliśmy sketch pod tytułem Tydzień bez Facebooka. Zapraszam. Specjalne wydanie faktów, Andrzej Jędrzej, dobry wieczór. Szok, niedowierzanie, panika, to wszystko za sprawą społecznościowego portalu Facebooka, dokładnie jego założyciela, Marka Zuckerberga, który kilkanaście minut temu na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w San Francisco ogłosił, że z przyczyn technicznych od jutra Facebook przez tydzień nie będzie działał. Łączymy się zatem ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest nasz korespondent, który brał udział w tej konferencji. Halo, Tomku, oddaję ci głos. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Konferencja skończyła się dokładnie 11 minut temu i w tej chwili to, co tutaj się dzieje, jest wprost nie do opisania. Amerykańscy analitycy uważają, że ta decyzja może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko społeczne, ale także ekonomiczne. Tomku, a czy na konferencji podano dokładne przyczyny takiej decyzji? Nie, jeszcze nie. Wszyscy mówią, że jest za wcześnie. Wszyscy też spekulują. No jak to w USA, nie brakuje zwolenników teorii spiskowych. Tomku, a jak na te sensacyjne bądź co bądź informacje zareagowali zwykli Amerykanie? Zwykli Amerykanie zareagowali normalnie. Wybuchła gigantyczna panika. Ludność masowo zaczęła wykupować żywność ze sklepów, a przestrzeń powietrzną nad większymi miastami USA, takimi jak Chicago, Atlanta czy Baltimore, zaczęły patrolować myśliwce strategiczne F-22 Raptor. Nad nowojorskim Times Square, gdzie już gromadzą się tysiące ludzi, zawisł wielki elektroniczny zegar, który będzie odliczał ostatnie 24 godziny do włączenia w Facebook.
Dziękuję bardzo. Tyle Stany Zjednoczone. Będziemy oczywiście wracać do Nowego Jorku, do Waszyngtonu, do Los Angeles, do kilku największych w Stanach Zjednoczonych, aby sprawdzić, co tam się dzieje. Ja przeglądam sobie nagłówki internetowych polskich dzienników, które już przygotowują się na rano. I tak Gazeta Wyborcza napisze obszerny artykuł na temat strat, jakie może ponieść z tego powodu ten znany portal. Z kolei Fakt na pierwszej stronie opublikuje zdjęcie monitora komputerowego, na którym nie wyświetla się Facebook. Gazeta Polska opisze żydowskie pochodzenie Zuckerberga, a Super Express, jak to Super Express, zamieści czterostronicowy wywiad z Bartłomiejem Misiewiczem, który aktualnie jest w areszcie i niestety nie może korzystać z Facebooka. Tyle internetowe nagłówki jutrzejszych dzienników, a w naszym studio pierwszy gość Antoni Macierewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan wie, dlaczego Facebook przestanie działać? Tak, wiem. Wiem. Ale nie mogę zdradzić ani źródeł, ani szczegółów. Natomiast powołałem już specjalną komisję, na której stanie sam pan profesor Molenda, światowej sławy ekspert, który już w tej chwili udowodnił, że Facebook, czytany od tyłu, daje kobecaw. No i? I ma tyle samo znaków, co Smoleńsk. Tyle co Smoleńsk, tak. A proszę mi powiedzieć, profesor Molenda jest specjalistą w jakiej dziedzinie? Jest szefem katedry łąkarstwa Akademii Rolniczej w Ulaanbaatar. W Ulaanbaatar. Mhm. Ale z Facebooka osobiście korzystał? On nie, ale korzysta chłopak jego córki. Aha. A proszę zdradzić, czym dokładnie zajmuje się pański zespół ekspertów w tej chwili? W Google wpisaliśmy frazę wyłączyć Facebook. Otrzymaliśmy bardzo ciekawe rezultaty. Jakie? Proszę Państwa, przede wszystkim należy przestać bać się słowa zamach. Tak, proszę Państwa, zamach. Ci, którzy myślą, że Facebook nie będzie działał z przyczyn technicznych, są w błędzie. Proszę Państwa, ja i moi eksperci wielokrotnie korzystaliśmy jak nie z Facebooka, to z komputera. I mamy na to dowody już w tej chwili, że jeżeli coś można wyłączyć, to można to potem włączyć. To prawda, ale o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jest to zamach. Czy pan tego nie widzi, że jest to zamach? Że za tym wszystkim stoją grupy osób połączone z obcymi służbami? No, ale na jakiej podstawie wyciąga pan takie odważne tezy? To nie są tezy, to są fakty. Tak, to są fakty, a dokładnie ich wydanie specjalne. Przypominam, że od jutra, od godziny 19 czasu europejskiego przestanie działać na tydzień portal Facebook. Wiemy już, jak zareagowały Stany Zjednoczone. Teraz zobaczmy, jak zareagowali Rosjanie. W Moskwie jest nasz korespondent Halo Tomku. Pana w Moskwie to są sami agenci. Pan się dawno sprzedał. Dziękuję. Halo, Tomku? Jestem. Wspaniale. Powiedz nam, jak zareagowała Moskwa? O, no nie tylko Moskwa, ale cała Rosja pomalutku dochodzi do siebie po wczorajszym święcie czerwonego balonika. I to pewnie dlatego te szokujące informacje z USA tutaj na nikim nie robią żadnego wrażenia. Mhm, to, a możesz nam przypomnieć, Tomku, co świętują Rosjanie podczas dnia czerwonego balonika? Nic. Jest to sztucznie wymyślone święto, aby była kolejna okazja, aby napić się alkoholu. Czyli rozumiem, że pomimo tych sensacyjnych wiadomości, póki co w Rosji żadnych oznak, nie wiem, paniki czy zdezorientowania nie widać, tak? No skąd? No nic takiego się nie dzieje. Co prawda zarejestrowano wzmożoną sprzedaż piwa, wina i wódki, ale to tylko dlatego, że dzisiaj po prostu jest zwykła środa. Dziękuję bardzo. Jest piątek, 20:15. Przypominam, że za 24 godziny na tydzień zostanie wyłączony portal Facebook. W Waszyngtonie pod Białym Domem zaczęła się właśnie demonstracja, którą zwołała jakaś cytatna murzynka i 2,5 tysiąca jej znajomych. W miarę spokojnie zrobiło się już w Czechach, gdzie po pierwszej fali oburzenia społeczeństwo poddało się i spokojnie czeka na rozwój wypadków. Natomiast cały czas dramatycznie jest na Łotwie, gdzie jest nasz korespondent Halo Edwardzie. Łotewscy chłopi szukali rozwiązania, ale rozwiązania nie było. Był tylko chłód, głód, halucynacje z niedożywienia i śmierć. Dziękuję. Tyle Łotwa. Przypominam, to jest specjalne wydanie faktów.
od jutra przez tydzień nie będzie działał portal Facebook. Już za chwilę naszym kolejnym gościem będzie Sebastian Wąsik z nowo powstałej fundacji Tydzień bez Face'a. A ja w międzyczasie przeglądam inne portale społecznościowe, no i tu wielkie ożywienie panuje wśród użytkowników Twittera. I tak Esmeralda Godlewska napisała, że jej siostra to dziwka i nie będzie z nią więcej śpiewać kolęd. Natomiast Mariusz Błaszczak stwierdził, że wyłączenie Facebooka to ewidentna wina Donalda Tuska. Tyle jeśli chodzi o Twitter, a moim kolejnym gościem jest teraz Sebastian Wąsik z nowo powstałej fundacji Tydzień bez Face'a. Witam serdecznie. Siema Kata, Sebastian, po co powstała ta wasza fundacja? No, nasza fundacja została powołana po to, by pomóc przetrwać Tydzień bez Face'a. A jakie macie plany na ten tydzień? Zorganizowaliśmy sztaby kryzysowe, gdzie każdy, kto tej pomocy potrzebuje, będzie mógł się zgłosić i ją tam uzyska, oczywiście bezpłatnie. No, wspaniały pomysł. A na czym ta pomoc będzie polegać? W centrach miast postawiliśmy olbrzymie namioty, do których ludzie będą mogli przychodzić, będą mogli umieścić swoje zdjęcie albo udostępnić zdjęcie kogoś innego. Będzie można także organizować się w grupy, szukać znajomych albo sprawdzić, czy akurat danego dnia ktoś z bliskich nie ma urodzin. Wspaniała inicjatywa. Wiem też, że planujecie jakieś dyskusje panelowe. Tak, tak. Codziennie będą odbywały się dyskusje panelowe i codziennie na inny temat, który moderować będą wysokiej klasy specjaliści z danej dziedziny. Ja pozwoliłem sobie tuż przed programem wynotować kilka tematów, no i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. No, zaczepki, odpowiadać czy nie, prawda? Polubianie własnych postów jako zaburzenia samooceny, czy ewentualnie zdjęcie z filtrem upiększającym jako po prostu wołanie o pomoc. A nie wymieniłeś chyba najciekawszej prelekcji, która odbędzie się w środę o 19:30 z panem Adamem Grzanką na temat 3000 i więcej znajomych, dewiacja czy upośledzenie. Tak. Wiem też, że uruchomiliście specjalną stronę internetową, która cieszy się olbrzymim powodzeniem. Tak, tak, tak. Jest to strona Siedzenie na Fejsie jest w Pożo, którą od wczoraj odwiedziło już jakieś 10,5 miliona ludzi. 10,5 miliona od wczoraj. Tak. A czy moglibyśmy, nie wiem, do kamery może podać adres tej strony i zaprosić wszystkich? Naturalnie, bardzo proszę. www.sittingonfacescool.pl. Zapraszam. Dziękuję. Tyle Sebastian Wąsik, Fundacja Tydzień bez Face'a. Ja dziękuję. Sporo goście jesteś. Ty też. Ty. Ale na żywo jesteś grubszy. Ty też. To był Sebastian Wąsik z Fundacji Tydzień bez Face'a. Przypomnę, że od jutra przez tydzień nie będzie działał portal Facebook. My teraz lotem błyskawicy przenosimy się na Podlasie, a dokładnie do Sokółki, gdzie z mieszkańcami tego urokliwego miasteczka rozmawia nasz kolejny korespondent. Halo Marcinie. Widzieliście? Psy się tegują. Weź na to rozgońta, bo to dzieciaki pogryzie jeszcze. Ja na antenę idę. Marcinie, już jesteś na antenie. Tu na Podlasiu dramatyczne losy człowieka okazały się wyłączeniem Facebooka. Ludzie zaczęli gromko wychodzić na ulicę, zaczęli odpalać lampy naftowe, świece, gromadzić się i tak po ludzku w świecie się bać. Obok mnie jest mieszkaniec Sokółki, pan Sławomir Skiryluk. Panie Sławku, Matko Boska, dlaczego pan płaczesz? No toż to panie, no jak nie płakać, no jak nie płakać, panie, jak oni to wyłączą, to gotowi później nie włączyć, panie, żyć się nie da. Panie Sławku, to tylko tydzień. No tydzień, ale Lidla też zamykali na tydzień, mówili, że wantaryzacja będzie i co, drugi rok już nie działa, panie, no żyć się nie da, wszystko pozamykają, no. Szkoły pozamykają, przychodnie pozamykają, jeszcze tam cerkiew pozamykają, no żyć się nie da, panie, nie da. Panie Sławku, czego pan się tak najbardziej boisz? No toż to panie, ja mam żonę i troje dzieci, tak? To ja dla nich teraz będę musiał rozmawiać. No o czym tu rozmawiać? No żyć się nie da, panie, to nie da się żyć. Czyli pani Sławku, po prostu czas spotkać się w realu. No ale no jak, no panie, no najbliższy real był 37 km stąd i co, też go zamknęli, panie, no. Nie, no żyć się nie da. Nie, panie Sławku, nie, halo. Żyć się nie da, panie. Sokółka się nie poddaje i Podlasie walczy. A ja oddaję głos dla Warszawy. Dziękuję bardzo. Ludzkie dramaty na Podlasiu. A ja dzielę się informacją z ostatniej chwili. Jak przed momentem podało BBC, jutro w Fenianie odbędzie się wielki festyn na cześć Kim Jong-una, który stwierdził, że jego zwycięstwo z Facebookiem jest tylko małym krokiem w olbrzymiej wojnie z całym internetem. Tyle Fenian, tyle BBC. A moim kolejnym gościem jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Zamiatacz. Cześć Boże. Dobry wieczór. Z tego co wiem, to papież Franciszek ma konto na Facebooku. Panie redaktorze,
Ojciec Święty to jest w Watykanie. A my tutaj podzielamy opinię, że Facebook tak może wciągnąć drugiego człowieka. I o tę opinię właśnie chciałem zapytać, bo cały świat reaguje bardzo, bardzo różnie. A jakie jest oficjalne stanowisko polskiego episkopatu? Mam nadzieję, ba, nawet jestem głęboko przekonany, że ten czas pozwoli odciągnąć młodych ludzi od komputerów, a popchnie ich w stronę kościoła. No tak, tylko czy to nie zwiększy liczby aktów pedofilskich wśród księży? Tego nie wiem. Tyle, a ksiądz arcybiskup Mieczysław Zamiatacz? Żegnam. I ja powoli się z państwem żegnam. Za chwilę kończymy specjalne wydanie faktów. Ja już zapraszam teraz na specjalne wydanie faktów po faktach, w których to Jolanta Pieńkowska będzie siedzieć na krześle i cały czas dopytywać, a czy to przypadkiem nie jest tak, że Facebook przestał działać na zawsze? Dziękuję bardzo. To było specjalne wydanie faktów. Zapraszam na fakty na jutro na 19, a na koniec sprawdzimy, co słychać w pogodzie. Na Gubołówce jest nasz korespondent. Halo Konradzie. Na Gubałówce jest cichy, bezwietrzny, spokojny wieczór. Nasze Tatry jakby przygotowywały się do tego, co ma nastąpić jutro. Wydawałoby się, że najspokojniejszymi ludźmi na naszej planecie są tutejsi górale. Kiedy zapytałem ich o komentarz całej sytuacji, odpowiedzieli mi, cytuję... Nie ma się tym przejmować, bo z tym caluśkim Facebookiem jest jak z gadatliwą babą. Jak się na tydzień zamknie, to potem z podwójną przyjemnością chcecie znowu na nią wlić.